Witam państwa z tej strony. Łukasz Stefanik. Dziś mamy 24 dzień października, godzina 10.30. Na początek, zobaczmy, jak wyglądają notowania pary euro-dolar. Tutaj, na interwale D1, należałoby się oddalić i wyznaczyć siatkę na całej ostatniej fali wzrostowej, a więc, patrząc tutaj na falę. Od końcówki ubiegłego roku, ponieważ w zeszłym tygodniu zostało wybite ważne wsparcie. To wsparcie wynikało z wcześniejszej reakcji ceny w tym miejscu oraz ze współczynnika 61,8%. Także ten poziom na chwilę obecną stanowi najbliższy opór, do którego brakuje nam 30-40 pipsów. Także tutaj mamy najbliższy opór, dopiero wyjście powyżej tego poziomu otwierałoby drogę do jakiegoś większego odreagowania. Kolejny opór. E, mamy w tym miejscu, czyli lokalne e, ZZB. E, jeżeli chodzi o wsparcie, wsparcie z perspektywy D1 wypada dopiero e, tutaj, e, czyli to będzie następny współczynnik FIBO 78 i e, 6. E, jeżeli z powrotem oddali się na interwał D1, no to tutaj e, razem z wcześniejszą reakcją ceny tworzyłby się nam. Układ harmoniczny wewnętrzny, czyli 61,8, tutaj 78,6, czyli Gartley Pattern. Jeżeli chodzi o kolejne wsparcia, w przypadku gdyby te tutaj nie powstrzymały gdyby to wsparcie nie powstrzymało w spadków no to kolejne mamy przy następnym współczynniku FIBO i tutaj mamy również potwierdzenie w postaci geometrii 1 do 1 a więc ta fala spadkowa równałaby się fali, w której aktualnie się znajdujemy, także dwa ważne wsparcia z perspektywy D1 jeżeli chodzi natomiast o taki bliższy o takie bliższe ujęcie tak jak mówiłem, najbliższy opór przy tym współczynniku 61,8 do którego tych 40 paru pips nam w tej chwili brakuje tutaj na interwale h1, widzimy wyraźną falę, wyraźną falę spadkową. Na tę chwilę ma ona około 400 pipsów. Największym układem na tej fali będzie ta korekta, którą teraz zaznaczam. Zobaczmy, że cały czas rynek ten układ utrzymuje, nawet tutaj podczas jakiegoś duże, duż większego wystrzału. I na tę chwilę to pokrywa się niejako z wcześniej wyznaczoną strefą oporu, czyli ta strefa będzie troszeczkę szersza, ponieważ tutaj geometria 1 do 1 wypada dokładnie na poziomie 1,0953, także tutaj ten opór w dniu dzisiejszym należy mieć na uwadze. Z drugiej strony wybicie ostatnich dołków, gdzie można nam się budować jakaś formacja podwójnego dna, właściwie w tej chwili rynek, Wybija linię szyj dla tego układu, to zanegowanie, czyli zejście poniżej ostatnich dołków, byłoby sygnałem do dalszych spadków, czyli poziom 1,0860. Zobaczmy kolejną parę walutową. USD również na szerokim interwale, tutaj interwał D1. W piątek zostało wybite istotne, został wybity istotny opór przy 1,3250. To miejsce przez długi, długi czas było było testowane, zobaczmy, wielokrotne testy i w końcu tutaj przy tych już próbach wybicia, natomiast one jeszcze okazały się nieskuteczne, zejście jeszcze raz silne, silne wybicie do góry, tutaj pomogły gorsze dane z Kanady w piątek, to też mamy wybicie na ponad 80-90 pipsów, także w tej chwili strefa przy 1.32.50 ona jest istotnym wsparciem i w przypadku retestu może być wykorzystywana przez kupujących do do zajmowania pozycji. Natomiast celem w dłuższym terminie byłby poziom 1,35,70. W tym miejscu tutaj oddalając się, to będzie mierzenie 50%, czyli połowa całej ostatniej fali spadkowej. Także tyle. W tej chwili rynek ma miejsce tutaj do wzrostów około 230 pipsów. Jeżeli chodzi o niższy interwał czasowy, h 1 m 30 tutaj tak naprawdę cały ruch wzrostowy, który teraz obserwujemy na 350 pipsów, on został wykonany na jednej fali, tutaj korekty, jakie mieliśmy, to były po 20, 30, maksymalnie tutaj 40 pipsów, czyli aktualnie największą korektą będzie ten układ, czy to będzie nasz układ overbalance. Tutaj widzimy, że on został potwierdzony. Czyli aktualnie, dopóki ta lokalna mała korekta jest trzymana, obowiązuje scenariusz wzrostowy. Dopiero w momencie wybicia tego lokalnego układu, czyli na tę chwilę poziomu 1,33,13, obowiązuje scenariusz wzrostowy. Dopiero gdyby on został wybity, można oczekiwać większej korekty spadkowej. Oczywiście, w przypadku wycia nowych szczytów, ten układ należy przekładać coraz wyżej, i cały czas jego dolne ograniczenie będzie stanowiło wsparcie. I na koniec zobaczmy sobie DAXa, który dziś otworzył się bez jakiejś dużej luki, natomiast od początku sesji obserwujemy wzrosty, w tej chwili już na 100 punktów i zerknijmy tutaj na interwał D1, czyli również szeroko ponieważ znajdujemy się również w istotnym miejscu jesteśmy na oporze Prze, tutaj przez długi czas rynek widzimy konsolidował, natomiast mamy szansę, mamy tutaj próbę wybicia górą, czy ona okaże się skuteczna to zobaczymy prawdopodobnie po dzisiejszej sesji, jak na razie widzimy na, na niższych interwałach ten opór jest broniony jeżeli świeca zamknie się, świeca D1 zamknie się powyżej, można oczekiwać dalszych wzrostów, natomiast zamknięcie się się z jakimś większym cieniem górnym będzie nam oznaczało powrót do tej szerokiej konsolidacji, którą tutaj obserwujemy. Zaznaczę ją prostokątem, czyli taką konsolidację teraz mamy i zobaczymy, czy z niej dzisiaj się wybijemy. Ważne będzie zamknięcie świecy D1, także z perspektywy tego szerokiego interwału, znajdujemy się cały czas w istotnym miejscu. Schodząc na niższy interwał czasowy, interwał H1. Widzimy, że zostało wybite mierzenie 127,2%. To jest dość istotny poziom, ponieważ tutaj mógłby nam się rysować układ harmoniczny. Natomiast rynek nie zareagował wyraźnie jakoś na ten poziom. Dlatego, dlatego tego układu już tutaj nie będzie. Rynek musiałby zakryć całą tą świecę, świecę H1, żeby taki układ nam tutaj mógł powstać. Tak, żeby to było fałszywe wybicie punktu D na te 20 pipsów. Cały układ ma tutaj fala a D470, więc jeżeli wyżej byśmy nie poszli i ta świeca H1 zostałaby pokryta, to wtedy dopiero można by taki układ zaakceptować. A takim silniejszym sygnałem do spadku byłoby wybicie lokalnego układu 1 do 1, a więc dopiero poziomu 10690, więc to będzie taki poziom którego wybicie oznaczałoby tutaj nam jakieś większe wspadki. Wtedy na riteście będzie można próbować dołączyć się do takiego, do takiego ruchu. Natomiast drugi scenariusz, no jeżeli doszłoby faktycznie do wybicia tych ostatnich szczytów, to jest również dobrze widoczne na interwale H4, tak samo jak na D1, wtedy należało będzie zmierzyć całą konsolidację, czyli tutaj ten cały ruch na 600 punktów i dopiero kolejnym ważnym poziomem, będą okolice 10 970, także bardzo dużo rynek tutaj będzie miał miejsca, 160 punktów do kolejnego oporu. Ok, z mojej strony to będzie wszystko. Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia na rynku w dniu dzisiejszym. Do usłyszenia.